strony Ewelina, witam was w kolejnym odcinku i tak wam obiecałam, dzisiaj będę grać kiełkiem. Ostatnio właśnie udało mi się go dropnąć z tego darmowego boksa, także dzisiaj sobie zagramy tą postacią. Także ja już tutaj, oj, powiem wam, że ta postać jest taka słodziutka, jest po prostu piękna i w ogóle to jest mój pierwszy chyba mityczny brawler, tak mi się wydaje. Kiełek to zaawansowany robot rolniczy, wow! Malutki rolniczek z zapałem rozrzucający wokół siebie skaczące bomby siewne. Okej, jego super atak tworzy roślinną osłonę. A, czyli to jest ta postać, która tak jakby rzuca te krzaki i przez nie możemy przejść. Wow, okej, to już wiem. Ulepszyłam sobie ją trochę, także wybieramy kiełka i zagramy sobie, co to za mapa jest? Gemgraba może nie, ale może zagramy sobie... O, tu jest fajna mapa. Zagram sobie może w parze. Tak jest, także lecę z pierwszą rundą zagrania moją nową postacią, jaką jest kiełek. Zobaczymy, jak mi tutaj pójdzie. Kogo mam tutaj w teamie? Mam tutaj w teamie Tarę. Powiem wam, że bardzo mi się podoba skin do Tary. Ten Tara uliczny łowca, tak mi się ta coś wydaje. W ogóle dziękuję wszystkim, którzy używają mojego kodu w sklepie. Dziękuję wam bardzo. Buziaki dla was i zobaczymy, czy uda mi się... Okej, tu jest Bo. W ogóle musimy tutaj troszeczkę... O, widzieliście? Tam ktoś był. Lul. Pięknie. Tam jest Bo. Ej, powiem wam, że strasznie fajnie mi się gra tym kiełkiem. Wiem, że to jest moja dopiero pierwsza walka, ale jednak kurczę... Ej, tu jest Brock. Tu jest Brock. Trzeba uważać, ale ja tutaj sobie chcę zabrać tego Power Cube'a. Ej, powiem wam, że sztos. Jest ta postać... Ej, tylko kobieto celuj, Boże, co? Kobieto celuj, bo za chwilę pewnie nas tutaj rozwalą. Jest tutaj... Tu jest ból! Ból, 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 ból! Okej! I mam teraz tego ulta, który stawia te krzaki, tak? Zobaczymy, czy tutaj ktoś jest. Na pewno ktoś się tu chowa w krzakach, myślicie? Że tak? Że się tu po prostu chowają wszyscy. Oh my god, nie ma tu nikogo, czyli w tych krzakach pewnie się chowa. Dobra, jest tam Jackie. Więc lecimy. I wyrzucę ulta. Wyrzucę ulta. O nie, tutaj jest ktoś. Tutaj jest ich dwoje. Tara. Wrzucimy krzaki, żeby nie mógł przejść. O, widzicie jak fajnie? Powiem wam, że to chyba będzie moja ulubiona postać. Kiełek to jest moja ulubiona postać w tym momencie. Tutaj jest ból gdzieś. O, dokładnie tak. Pięknie. No i wygraliśmy pierwszą rundę. I lecimy z drugą. Powiem wam, że jestem strasznie, strasznie kurde zadowolona, bo strasznie mi się ona podoba, ta postać. W ogóle mam w sklepie do kiełka coś? Bo bym sobie kupiła coś do kiełka. A, księżycowy kiełek za 149 gemów. No to nie kupimy sobie do kiełka. Ej, wczoraj był taki fajny skin za właśnie 29 gemów. To był ten taki wakacyjny. I powiem wam, że żałuję, że wczoraj nie nagrałam tego odcinka, bo byśmy sobie dzisiaj go kupili. Ale że dzisiaj jest taki drogi skin, a ja mam tam 40 gemów, no to jednak nie kupimy sobie. Ale będę starać się zbierać gemy dla was, żeby właśnie kupić sobie jakiegoś takiego drugiego skina. O nie, tutaj jest Rico. Pokonaliśmy Rico, mamy dwa Power Cube'y, ale tutaj jest Nita. Nita, 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 Nita. Ej, zabrałaś nam Power Cube'y. A tu jest jeszcze Mr. P w moim teamie. To nieźle. To nieźle. W ogóle ocencie moją grę kiełkiem. Proszę o ocenę pro graczy, bo jestem naprawdę ciekawa, jak oceniacie właśnie moją grę. O nie, tu jest Brock. Dobra, udało się! Ej! Zabijmy go! Nie! Zabili. O nie, czy sobie Mr. P poradzi, zanim się odrodzę? Ej, tu jest 7 par kubów. Rzucaj w niego! Rzucaj! O nie! Zginęliśmy. Ale plus 4, to i tak nie jest w sumie źle. I lecimy sobie z kolejną rundą. Zobaczymy, kogo mi tutaj teraz dobierze do pary. Ej, ale
to była moja wina, że przegraliśmy. Serio, to była moja i wyłącznie wina, więc lecę sobie teraz z kolejną. Kolejną walką. Tam jest Shelly, więc musimy ją omijać. Musimy troszeczkę pozbierać power cuby. O, widzicie? Tu jest Shellka. Ona bije na blisko. Ajajaj. Chciałam ją tutaj troszeczkę zlikwidować, ale no nie udało mi się. Nie udało mi się. Więc... Ej, ale wyrzuciłam te krzaki wspaniale, naprawdę wspaniale. Jest, udało się Karla zlikwidować i muszę teraz poczekać na to, żeby właśnie troszeczkę się odrodzić. Musimy tutaj przejrzeć krzaki. Czy ktoś tutaj jest? Na pewno ktoś się tutaj chowa. Na pewno ktoś się tutaj chowa. O kurczę! Ej, zginęłam! Ale Brook! Jak on porobił go i zginęliśmy i tak. Już 4 pucharki. Oh my god! No dobra, lecimy sobie z jeszcze jedną walką, ale powiem wam, że strasznie mi się podoba ta postać. Okropnie mi się podoba, jest fantastyczna, jest śliczna, jest piękna i powiem wam, że mogę nią grać cały czas. W końcu nas wywaliło tam, gdzie jest więcej skrzynek. I w moim teamie jest teraz Rico. Mam nadzieję, że uda... O nie! O nie! Rico! Pomóż mi! Jest Rosa. O nie! O nie! Zginęłam! Ale ja w ogóle nie zauważyłam, że kurde mój Rico zginął. Ale 0 pucharków to jest naprawdę sztos. To jest naprawdę sztos. Ej, w ogóle spróbuję sobie zagrać z kimś z mojej listy znajomych. Czy ktoś będzie chciał ze mną zagrać? O kurde. Strasznie to mam koksów. Więc chyba nie będą chcieli zagrać z moim, z takim noobem jak ja, więc jednak zagram z randomami. Nie będę im psuć gry. Także lecę z pierwszą. Jaką pierwszą? Z kolejną walką. O kurde, gram tutaj z Rebeką. Rebeka, chodź tutaj. Musimy to wygrać, skoro tu jest team dziewczyn, więc wypada coś tutaj jednak wygrać. No, dawaj, 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 dawaj. W ogóle, gdzie ty strzelasz? Ale lipa, co ty zrobiłaś, Rebeka? Dlaczego ty nie uciekasz? No to nie, zła Rebeka. Ale 0 pucharków to nie jest aż tak źle. Dobra, lecę z jeszcze jedną walką, ale nie zagram z nią, bo ona coś tam chyba bardziej nie ogarniała niż ja, więc lecę sobie z kolejną, po prostu walką i zobaczymy. Zobaczymy, czy mi się to po prostu uda, czy mi się nie uda. I bang, i bang, i bang, i bang, i bang. Teraz tutaj w moim teamie jest Rosa. Strasznie się boję tutaj, bo wcześniej nas zaskoczyli, nie? Widzieliście to, że nas tak zaskoczyli. W krzakach tutaj sobie siedzieli. Rosa, gdzie ty idziesz? To ja idę za tobą. Idę za tobą, bo nie chcę zginąć. Ale zobaczcie sobie, jaka ta postać jest kolorowa. Taka niebieska, różowa, śliczna. Powiem wam, że... cieszę się bardzo, że udało mi się ją dropnąć. Pięknie, Rosa, porobiłaś. Pięknie. Tutaj jest nasz kolega Daryl, do którego mam skina, tego pieroszkowego Daryla. Okej, tam jest Poco, tutaj się nieźle masakrują, ale chyba to wygramy. O, proszę bardzo, proszę bardzo. Piękny mecz na sam koniec odcinka. Także moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję wszystkim, którzy właśnie kupują skiny i... pasy z moim kodem. Dziękuję wam bardzo. Teraz też grać, jak już skończyłam nagrywać odcinek teraz. Także ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye!